11. konferencję naukowo-techniczną pod nazwą Nowoczesne kopalnie żwiru i piasku poprzedziła wycieczka techniczna do zakładu produkcyjnego Liugong Dresta Machinery w Stalowej Woli. Uczestnicy wycieczki dzisiaj zostali zapoznani z linią montażową, czyli Liugong Dresta Machinery. Montaż, a przed montażem cały cykl produkcyjny, jak powstaje spycharka. Od pierwszego momentu, czyli od cięcia, powiedzmy, blach, pokazaliśmy im nasze nowoczesne maszyny typu plazma, typu laser, wycinarka laserowa. Poza tym zobaczyli naszą spawalnię, linię montażową, no i również zwiedzili centrum dystrybucji części. Zwiedzanie zakończył dynamiczny pokaz maszyn budowlanych Liugong Dresta. Następnego dnia w hotelu Rzeszów nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji z udziałem redaktora naczelnego BMP, Przemysława Płonki oraz przedstawicieli honorowego gospodarza. W tym roku już po raz czwarty tę rolę pełniła firma Krużgeo. Spotkaliśmy się z firmą BMP 10 lat temu, w 2009 roku, jeżeli dobrze pamiętam, w Zakopanem. Można powiedzieć, zaprzyjaźniliśmy się z tym wydawnictwem. W konferencji wzięło udział około 160 uczestników. Nie zabrakło także blisko 20 stoisk wystawienniczych, które sprzyjały nawiązywaniu biznesowych kontaktów. To jedyna konferencja w Polsce dla kruszyw żwirowo-piaskowych. Uczestniczą w niej specjaliści z kopalń żwirów i piasków, ale także dostarczyciele sprzętów, maszyn, urządzeń i rozwiązań technologicznych. Jest to doskonała platforma wymiany doświadczeń. Jest to bardzo szeroka tematyka, od problemów, wyzwań dla branży kruszyw żwirowo-piaskowych, poprzez tematykę prawną, także tematykę środowiskową. Branża, należy zaznaczyć, że jest w bardzo dobrej kondycji. Były to lata rozwoju, kiedy zapotrzebowanie na kruszywa było bardzo dużo. Firmy dużo inwestowały i ten rok i poprzednie lata były dla branży bardzo dobre. Patrząc na wyzwania, to przede wszystkim dostosowanie się do zmieniających się warunków, które najprawdopodobniej w najbliższym czasie ulegną, że tak powiem, spolaryzowaniu. Pewnie w związku z budownictwem infrastrukturalnym ciężar inwestycji przesunie się na wschód Polski, w związku z tym te kopalnie, ci producenci tam będą musieli się przygotować do nowych wyzwań. Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w sesji wprowadzającej, 3 panelach dyskusyjnych, 2 wycieczkach technicznych, publicznym wywiadzie z Hubertem Schwarcem z kancelarii prawnej Amadeus, który poprowadziła redaktor Sabina Szewczyk-Wajda, oraz poznać laureatów konkursu Eko Kopalnia. Wydawnictwo BMP oraz redakcja czasopisma Surowce i Maszyny Budowlane zgodnie z tradycją wręcza statuetkę klucza sukcesu osobom, które przyczyniły się do rozwoju branży. Odznaczenie w imieniu zmarłego w ubiegłym roku Waldemara Gurdziela, wiceprezesa Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych, odebrała małżonka. Ostatniego dnia konferencji w ramach Akademii BMP odbył się wykład specjalny Katarzyny Romanowicz pod tytułem Sukcesja w kopalni. Jak płynnie przekazać władzę i jak ją objąć? Sukcesja to jest słowo, które brzmi bardzo blisko do słowa sukces. Niestety nie zawsze jest to aż tak spójne. Z tego względu, że zwłaszcza w rodzinnym przedsiębiorstwie czasami właścicielom się wydaje, że ta ich władza będzie trwała cały czas, albo że później drugie pokolenie z wielką chęcią i radością przejmie zarządzanie firmą. Niestety nie zawsze tak się wydarza i jest to długoletni proces, który trzeba solidnie przygotować. Gościem specjalnym wieczoru integracyjnego był legendarny siatkarz Krzysztof Ignaczak, pełniący aktualnie funkcję prezesa Asseco Resovia Rzeszów. Dobry wieczór, nazywam się Krzysztof Ignaczak. Chciałem bardzo gorąco serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników konferencji firmy BMP i oficjalnego sponsora firmy Krużgeo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.
Organizatorem 11. konferencji naukowo-technicznej Nowoczesne kopalnie żwiru i piasku 2019 było wydawnictwo BMP, wydawca czasopism branżowych i portali, m.in. surowców i maszyn budowlanych oraz www.kierunek-surowce.pl.